Pamiętam, kiedy byłem dzieciakiem, pewnego deszczowego dnia rodzice przyprowadzili do domu bezdomnego pieska. Z miejsca staliśmy się najlepszymi kumplami, a ten mały gość jako pierwszy nauczył mnie, co to miłość i zaufanie do drugiej istoty. Dzięki naszej relacji wyrosłem na wrażliwego, empatycznego człowieka, a żadne inne wydarzenie w moim życiu nie miało równie wielkiego wpływu na ukształtowanie mojego charakteru. Dziś mam 32 lata i nadszedł moment, w którym postanowiłem oddać światu to, co dostałem od niego najpiękniejsze. Powołałem do życia Fundację Psia Krew, wspierającą bezdomne zwierzaki. Na początek chciałem zorganizować duży mecz charytatywny i zebrać parę groszy dla schronisk. Początek drogi, setki maili i telefonów, euforyczne porozumienia i dołujące odmowy. Szukając sponsorów, poznałem zarówno serdecznych i wspaniałych ludzi, jak i próżnych ignorantów śmiejących się z mojej idei. Ktoś powiedział, nie da się zorganizować samemu tak dużej akcji. Na szczęście z zawodu i z pasji jestem stand-uperem, a w mojej branży mam wielu cudownych przyjaciół, z którymi stworzyliśmy elitarną drużynę komików. Naprzeciw nam stanęła ekipa polskich raperów, złożona z serdecznych i dobrych ludzi. Do promocji włączył się również klub Arka Gdynia oraz kilku najważniejszych przyjaciół. Cały mecz nie dowierzałem, że to wszystko dzieje się naprawdę, a po wszystkim usiadłem sam w szatni i popłakałem się ze szczęścia. Dzięki pierwszym sponsorom, firmom z Ocarina, Gerda Broker i Ergol, mogłem stworzyć widowisko, o jakim marzyłem. Na trybunach zasiadło wiele setek ludzi, w samym meczu padło ponad 12 bramek, a w rzutach karnych zwyciężyli raperzy. Dzięki temu meczowi poznałem tak wielu dobrych i niesamowitych ludzi, że nie zdołałbym wymienić ich wszystkich do końca tego filmu. W ramach meczu i charytatywnej gali stand-up, do której zaraz zabierze nas wideo, uzbieraliśmy ponad 160 tysięcy złotych. Wspartych schronisk miało być wstępnie 5, ale dzięki tylu środkom będzie ich aż 7 i to wy, drodzy widzowie, pomożecie nam w wybraniu przynajmniej 2 z 7 schronisk, które dostaną od nas wsparcie. Najważniejsze warunki to dobra reputacja, bo tylko najuczciwsze placówki dostaną pomoc w postaci leków, karmy, ocieplanych but oraz legowisk, zwłaszcza przed srogą zimą, która nadejdzie lada moment. Podsumowując, z uzbieranych środków 140 tysięcy złotych podzielimy na 7 schronisk, a pozostałe 20 na organizację kolejnego meczu we wrześniu przyszłego roku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, udostępnienie go oraz za wszystkie propozycje w komentarzach dotyczących schronisk. Dumnie pozdrawia Was stand-uper i założyciel Fundacji Psia Krew, Adam Van Bendler.